Czas na kolejną polityczną rozmowę. Witam naszych widzów. Trwa program Dzień z Republiką i witam również naszego gościa. Janusz Cieszyński, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, chciałabym naszą rozmowę, zanim porozmawiamy o bezpieczeństwie w tych trudnych czasach ze względu też na wojnę na Ukrainie, to chciałabym pana zapytać o komentarz do najnowszego sondażu, który publikuje Super Express. Po ostatniej bardzo szczerej wypowiedzi Donalda Tuska, przypomnę, mówił o tym, że to upiorna myśl, że będzie musiał siedzieć na tej wiejskiej kolejny raz i kandydować. Polacy się wypowiedzieli. Tym razem skomentowali jego słowa. Powinien odejść z polityki, czytamy. Po szczerym wyznaniu Tuska ponad połowa Polaków nie chce go w Sejmie. 52% Polaków nie chce Donalda Tuska w Sejmie. 37% uważa, że powinien kandydować, a 11% nie ma w tej sprawie zdania. No i zapytam pana ministra też o to, jak ten Tusk odnajdzie się na tej wiejskiej, albo i się nie odnajdzie, czy z takimi wypowiedziami ma szansę na to, żeby jednak zasiadać w Sejmie. Ja myślę, że Sejm już chyba około 8 lat obraduje bez pana Donalda Tuska. W międzyczasie bardzo wiele dobrych spraw dla Polski udało się uchwalić. Myślę, że to pokazuje, że bez tego jakże wartościowego uzupełnienia także polski Sejm ma się doskonale. Także życzę panu Donaldowi Tuskowi, żeby nie musiał się przemęczać. Wiemy, że tego nie lubi, więc myślę, że optymalnie będzie, jeśli po prostu odpuści sobie ten trud. A może wolałby jednak zasiadać w europejskich politycznych ławach? Myślę, że pan Donald Tusk najbardziej wolałby zasiadać tam, gdzie nie trzeba nic robić i to już niech on sam wybiera, gdzie to będzie. Natomiast tak jak powiedziałem, moim zdaniem Sejm sobie doskonale radzi bez obecności pana Donalda Tuska i myślę, że im dłużej ten stan rzeczy się utrzymuje, tym dla Polski. A sądzi pan, że elektorat Donalda Tuska, taki twardy elektorat, może być zawiedziony tymi słowami? Powiem szczerze, że to jest zawsze decyzja każdego z nas, na kogo oddaje głos w wyborach. Każdą taką decyzję trzeba uszanować. Ja myślę, że to jest tak, że taka sytuacja tylko pokazuje, jakie są realne intencje pana Donalda Tuska. Ja to oceniam jednoznacznie negatywnie. W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z taką ofensywą nienawiści, jeżeli chodzi o występy pana Tuska. No i liczę na to, że nie będziemy okazji takiej działalności uprawiać w polskim Sejmie. Panie ministrze, przejdźmy zatem do celu też naszego spotkania. Chciałabym porozmawiać o tym cyberbezpieczeństwie, ale też o możliwościach stworzonych dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli drugi dach nad głową w Polsce. Na początek to cyberbezpieczeństwo. Od 6 miesięcy Polska to jest chyba też jeden z głównych celów tych cyberataków ze strony agentury rosyjskiej. Bez wątpienia Polska jest jednym z frontowych krajów w tym konflikcie. No i wiemy też, że przez Polskę przechodzi bardzo dużo wsparcia. Takiego wsparcia udziela też nasz kraj, jeżeli chodzi o właśnie wspieranie Ukrainy. Dlatego od samego początku, już nawet przed wybuchem wojny, w Polsce obowiązuje podwyższony stopień zagrożenia, jeżeli chodzi o zagrożenie właśnie w cyberprzestrzeni. To jest stopień Charlie CRP. No i to sprawia, że zespoły, które są odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, funkcjonują w podwyższonej gotowości już od właśnie 6 miesięcy. I mamy nadzieję, że to pomogło w tym, że do tej pory nie widzieliśmy, przynajmniej na zewnątrz, takich istotnych sukcesów, jeżeli chodzi o rosyjskie działania przeciwko Polsce w cyberprzestrzeni. Natomiast cały czas pozostajemy w gotowości. Musimy być w każdej chwili gotowi do tego, żeby ewentualnie skutki takiego cyberataku zmitygować. Dobrze, ale panie ministrze, jakie instytucje są głównie narażone? Czy są to indywidualni użytkownicy cyberprzestrzeni, typowy Jan Kowalski, który też obserwuje sytuację na Ukrainie i komentuje to gdzieś w sieci, czy jednak to są instytucje rządowe? No, oczywiście na różnych płaszczyznach różne podmioty, różne osoby. Tak? Trzeba też pamiętać o tym, że
nawet jeżeli ktoś pełni jakąś funkcję publiczną, to oprócz tego funkcjonuje w sieci jako osoba prywatna i to właśnie na styku tych dwóch sfer bardzo często uderzają cyberprzestępcy, szczególnie ci pracujący dla obcych rządów. Także tutaj tę ostrożność w cyberprzestrzeni trzeba zachować zawsze. Mówimy o tym w różnych formach, w różnych miejscach, na różne sposoby i przypominamy wszystkim, że o taką cyberhigienę trzeba dbać. No a jeżeli ktoś tutaj pełni funkcję w takich miejscach, w których zajmuje się wsparciem dla Ukrainy czy jakimikolwiek innymi kwestiami państwowymi, no to powinien to dbać w swój nas. Dobrze, panie ministrze, ja muszę też zapytać o przekaz, który, ten manipulowany przekaz też agentury rosyjskiej. Oczywiście w internecie dzisiaj przez te kilka ostatnich miesięcy możemy spotkać fałszywe zdjęcia, fałszywe informacje, fałszywe nagrania. Jak powinniśmy też wystrzegać się tych fałszywych informacji? Jak je również sprawdzać? Przede wszystkim jest tak, że nic nie zastąpi naszego własnego zdrowego rozsądku. Jeżeli jakaś informacja brzmi bardzo sensacyjnie, to warto dwa razy się zastanowić, nim się ją poda dalej, dlatego że podając pewne rzeczy dalej, uwiarygodniamy je własną osobą i to w ten sposób rozprzestrzeniają się te fake newsy, że ktoś nawet nie zastanawiając się nad tym specjalnie, swoim wizerunkiem, swoim nazwiskiem uwiarygadnia takie informacje, które są celowo podkładane. No a wiemy, że to jest jedna z niewielu sfer, w których Rosjanie radzą sobie bardzo dobrze, czyli kłamstwa, manipulacja, oszustwo i działanie na rzecz tego, aby wprowadzić w błąd nie tylko pojedyncze osoby, ale całe społeczeństwo. No, Moskwa od zawsze była międzynarodową stolicą kłamstwa i to się teraz nie zmieniło. Pana zdaniem, jesteśmy w momencie, gdzie w Polsce rosyjscy szpiedzy nadal funkcjonują? Jest ich wielu? Czy nasze służby działają w taki sposób, że jesteśmy przygotowani też na ich działania? No, ta sfera służb specjalnych jest zupełnie poza moim zakresem zadań, natomiast wiemy, że jeżeli chodzi o kontrwywiad, no to tutaj nawet w ostatnich miesiącach były do publicznej wiadomości podawane pewne sukcesy, na przykład zatrzymanie obywatela Hiszpanii, który podawał się za dziennikarza, a który według wszelkiego prawdopodobieństwa współpracował z rosyjskimi służbami. No, to pokazuje, że polskie służby działają, badają ten temat i trzeba mieć takie przekonanie, że robią to dobrze. Nie ma jakichkolwiek powodów, aby teraz wątpić w ich skuteczność. Porozmawiajmy teraz o sytuacji zawodowej Ukraińców, szczególnie Ukrainek, które przyjechały tutaj wraz ze swoimi dziećmi do Polski. No nie ma co ukrywać, że to jest spore wyzwanie też na rynku pracy, z którym myśmy się zderzyli, dlatego że oczywiście stopa bezrobocia poniżej 5% to jest bardzo dobry wynik, ale tej pracy czy dla wszystkich starcza? Gdzie szukają Ukrainki tej pracy i też co państwo zrobiliście jako również rząd? Jaka platforma powstała specjalnie na te potrzeby? Przede wszystkim najważniejsza informacja jest taka, że patrząc na liczbę osób, którym wydano numer PESEL i na liczbę osób, które podjęły pracę, widzimy, że prawie 2/3 dorosłych osób pracuje. To jest bardzo dobry wskaźnik, mając na uwadze to, że to są często mamy z młodymi dziećmi, które też muszą godzić obowiązki zawodowe z właśnie macierzyństwem. Myślę, że to jest dobry procent pokazujący, że te osoby, które przyjechały do Polski, chcą pracować. No i właśnie w celu tego, aby zaproponować im pracę najlepiej dostosowaną do ich potrzeb i możliwości, uruchomiliśmy portal Praca w Polsce gov.pl. Ten portal powstał we współpracy z wiodącymi firmami, także amerykańskimi, które zajmują się analityką danych. No i funkcjonalnością podstawową tego portalu jest możliwość połączenia umiejętności danego pracownika z konkretnym zapotrzebowaniem na kandydata, na też kompetencje, których poszukują pracodawcy. No i w efekcie każdego tygodnia setki takich propozycji trafiają na konta zainteresowanych. Wkrótce też ruszymy z dodatkową kampanią, która będzie promowała dostęp do tego portalu. Chodzi o to, aby jak najwięcej osób podjęło pracę w
takich branżach, w takich dziedzinach, w których się specjalizują. Tak, żeby były, jak, miały pracę jak najlepiej dostosowaną do swoich możliwości, bo wiemy, że część osób pracuje dzisiaj w miejscach no, poniżej swoich możliwości, poniżej swoich kompetencji. Panie ministrze, ile dotąd ofert pracy pojawiło się na tym portalu? Na tym portalu agregujemy oferty pracy z rządowego portalu praca.gov.pl oraz z komercyjnych portali pracy. Liderzy tego rynku w Polsce powiedzieli, że mając na uwadze tę sytuację, bezpłatnie udostępnią swoje oferty pracy użytkownikom. Także mamy ponad 100 tysięcy ofert pracy w portalu. One są opisane. Dopasowujemy je do profili kandydatów, tak żeby każdy dostawał taką ofertę pracy, która pasuje do jego umiejętności. Wtedy skuteczność takich działań jest znacznie wyższa. Chciałabym zapytać też o te grupy zawodowe, tak to nazwijmy, które szukają tych ofert pracy. Z jakimi umiejętnościami przyjechały te kobiety? Bo to oczywiście nie jest tylko sprzątanie, czy praca w ogrodzie, czy w gastronomii. To są wyszkolone, wykształcone również kobiety, które mogą dzisiaj właśnie w jakiej płaszczyźnie, w jakiej dziedzinie, w jakiej branży stanowić spore wsparcie zawodowe. No, statystyki mówią, że nawet kilkadziesiąt procent tych osób ma wyższe wykształcenie, czyli to są panie o bardzo wysokich kompetencjach często w pożądanych na polskim rynku pracy branżach. Mamy wiele osób, które specjalizują się w finansach, mamy osoby, które pracowały też w pewnych takich zaawansowanych usługach. Mamy też osoby, które mają kompetencje w ochronie zdrowia. Liczymy też na to, że spośród tych osób będziemy w stanie zrekrutować nauczycieli, którzy ewentualnie zaspokoją potrzeby samorządów w nauczaniu właśnie dzieci, które przyjechały tutaj z Ukrainy. Także bardzo szerokie spektrum kompetencji i umiejętności. Chcielibyśmy, żeby wszystkie te osoby znalazły taką pracę, która będzie najlepiej dostosowana do ich potrzeb. Trzeba też pamiętać o tym, że większość tych osób tak naprawdę chce dzisiaj jednego. Chce móc jak najszybciej wrócić do swojej ojczyzny, do miejsca swojego zamieszkania, tam gdzie są ich domy, ich rodziny. Także wiemy, że te osoby nie będą chciały podejmować takich długoterminowych zobowiązań. Dlatego trzeba się liczyć z tym, że ze względu na to niektóre z nich zdecydują się na pracę poniżej swoich kwalifikacji. Natomiast z naszego punktu widzenia najważniejsze jest to, aby w ogóle taką pracę te osoby mogły podjąć, żeby chciały podjąć i żeby dzięki temu mogły spokojnie funkcjonować w Polsce na czas pobytu w naszym kraju. A jak wygląda kwestia zarobków? Bo tutaj pytanie, czy zarobki są adekwatne do kompetencji, czy właśnie są poniżej ze względu na to, że to są obcokrajowcy? Jak nasi polscy pracodawcy zachowują się względem pracowników ukraińskich? Ja szczegółowych informacji na ten temat nie posiadam, dlatego że my skupiamy się na tym etapie poszukiwania pracy, a później czy ktoś zdecyduje się na taką pracę podjąć, to już jest jego indywidualna decyzja. Natomiast ja jestem przekonany, że dzisiaj jest taki rynek pracy w Polsce, że każdy, kto ma umiejętności, jest zaangażowany, może liczyć na dobrą pracę i dobrą płacę. Tak, tylko że panie ministrze, wojna trwa tak naprawdę od 2014 roku, to wiemy. Te intensywne działania bestialskie, bestialska napaść Rosji trwa od pół roku, od 6 miesięcy. Ostatnio mijało 6 miesięcy. Czy my w ogóle możemy dzisiaj rozmawiać o perspektywie, o jakiej perspektywie czasowej? Czy jesteśmy przygotowani, czy polski rząd jest przygotowany na to, żeby stwarzać te miejsca pracy Ukraińcom w kontekście, w perspektywie roku na przykład, bo nie wiemy, ile to potrwa. Wszystkie analizy, jeżeli chodzi o rynek pracy w Polsce, wskazują na to, że pracowników brakuje. W szczególności brakuje pracowników wykwalifikowanych. Także ja jestem przekonany, że dla wszystkich osób, które przez ten czas, kiedy na Ukrainie trwa wojna, będą w Polsce, ta praca się znajdzie. I o to bym się akurat absolutnie nie obawiał.
Ja życzę oczywiście wszystkim tym osobom, aby kiedy tylko ta wojna się skończy, mam nadzieję, że to się zdarzy jak najszybciej, mogły, jeżeli będą chciały, powrócić do domu, dlatego że na Ukrainie przed nimi wielkie dzieło odbudowy swojej ojczyzny, odbudowy swojego państwa po zniszczeniach wywołanych przez rosyjskich najeźdźców. I myślę, że to będzie taki czas, kiedy właśnie tych osób wykwalifikowanych z kompetencjami, z nowymi, mam nadzieję, doświadczeniami, które uzyskały podczas pracy, w trakcie pobytu w Polsce, będą mogły ten proces wesprzeć. Także ja myślę, że dzisiaj na pewno ta sytuacja nie powinna być dla Polski, dla Polaków źródłem jakichkolwiek obaw. Na konferencji, która odbyła się 6 lipca, co prawda już dawno, ale pamiętamy te słowa, przedstawiciele ukraińscy mówili o tym, że ta współpraca polsko-ukraińska jest wielowymiarowa. Jakie państwo jeszcze projekty będziecie, bo rozumiem, że w kontekście tego portalu też razem współpracowaliście, to zresztą padło na tej konferencji, ale jakie projekty cyfrowe Polski i Ukrainy jeszcze przed nami? Jesteśmy w trakcie uruchamiania projektu, który pozwoli na wymianę elektronicznych dokumentów prawa jazdy pomiędzy Polską a Ukrainą. Chodzi o to, aby ukraińscy kierowcy, będąc w Polsce, mogli posługiwać się prawami jazdy wydanymi na Ukrainie, a Polacy, będąc na Ukrainie, mogli okazywać ukraińskim służbom swoje polskie dokumenty. To jest tylko jeden przykład. Liczymy na to, że takich usług będzie w przyszłości więcej. Oprócz tego wspieramy Ukrainę w zapewnieniu łączności 10 tysięcy terminali Starlink dostarczonych przez PKN Orlen i właśnie polski rząd już funkcjonuje na Ukrainie, zapewniają łączność w odległych, trudnych miejscach, gdzie ona jest teraz niezbędnie potrzebna, a gdzie ta dotychczasowa łączność została zniszczona przez Rosjan. Ja mam nadzieję, że takich projektów dzięki współpracy, którą teraz nam się udało nawiązać, będzie jeszcze więcej. Na Ukrainie bardzo dużo jest zarówno utalentowanych inżynierów, firm, które produkują ciekawe oprogramowanie i usługi. Także myślę, że taka współpraca będzie się odbywała z dużą korzyścią dla obydwu stron. No i na koniec, czy Francuzi i Niemcy nie mają powodów do wstydu, że no, są nazywani głównymi hamulcowymi sankcji? Olaf Scholz nie chce zakazu wydawania wiz turystycznych Rosjanom, już tutaj nie wspominając o przekazywaniu broni, o sprzęcie, o tej pomocy. Jak pan ocenia? Nie mają powodu do wstydu, czy mają? Bardzo często w historii jest tak, że ktoś, kierując się swoim krótkoterminowym interesem, tak jak teraz w mojej ocenie robią to w szczególności Niemcy, później zdaje sobie sprawę z tego, że opowiedział się po złej stronie. No i myślę, że jeszcze przez wiele lat to będzie powodem do wstydu dla Niemców, że w tej zupełnie jednoznacznej sprawie tak długo hamletyzują i nie potrafią się opowiedzieć po stronie dobra. A tutaj myślę, że jest zupełnie oczywiste, gdzie leży ta racja i że należy zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby wypędzić rosyjskie wojska, rosyjskich najeźdźców z terenu Ukrainy. Minister Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, był państwa i moim gościem. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. A już za chwilę najnowsze informacje, a wracamy do państwa dosłownie za kilka minut.